kolana z truskawkami. Dzisiaj jest ważny dzień. Przyjechaliśmy do Konstancina Jeziorna, do Hugonówki. Taki dom kultury tutaj w Konstancinie, w którym jest wystawa Magdaleny Schumer-Fangor. Pani, której album pokazała nam kurator wystawy, pani Mira Walczykowska w ogrodzie botanicznym w Powsinie, w willi Fangora. Obrazy przepiękne, jak z moich snów, z mojej głowy, z mojego serca. Myślę, że to marzenie, które w tej chwili zrodziło się we mnie, żeby pani Schumer namalowała dla mnie portret z fotografii, które wydrukowałam, które przedstawiają to, co robię na co dzień, moje życie, moje pasje, moje zwierzęta, pracę, ziści się, że artystka poczuje to, co ja czuję, poczuje może po swojemu. To też będzie bardzo ciekawe doświadczenie. I przeleję tą wizję, swój, sobie specyficzny, przepiękny, urokliwy, ciepły, kochany sposób na płótno. Płótno, nie wiem jaką formę, czy papier, cokolwiek by to nie było, będzie piękne. Mam taką nadzieję. Idziemy teraz przez piękny park, który jest w Konstancinie. Pięknym starodrzewiem, piękny wietrzyk wieje, słońce przepiękne, wymarzona chwila wyczekiwana przed wejściem na wystawę. Zobaczymy, co kryje, a kryje na pewno wiele. Pięknie, jak z tej strony. Po prostu te połyskujące takie kropelki wody w słońcu. Przepięknie, razem z tą taką akacją tutaj wymaga. I na tyle tego nieba. No po prostu żywcem obraz. Nic nie trzeba więcej. Nie trzeba Photoshopa. Coś pięknego. Obraz żywcem malowany. Kto powiedział, że w Matrixie nie ma obrazów malowanych przez naturę? Matrixowa. Tyle kaczuni. Nikogo nie ma koło kaczuni. Kaczunie. Piękności. Kaczunie. Piękne. Może coś pomyślę, że wrzucę mi przypłynie. Płynął kaczuni, a ja nie mam nic dla was. Wyjątkowo nic nie mam, nieprzygotowani byliśmy dzisiaj. I gołąbek też chce być? Gołąbku śliczny, gołąbinku. Nie mam nic dla ciebie, ale może przyjdziesz zobaczyć. Gołąbku. Nie ma nic. Nie ma. O, ty gołąbku, z tej strony teraz mnie zachodzisz. Z tej strony próbujesz mnie zajść. Oj, pobratymcy biegną. Kto tu biegnie? O, ten jeden jak się spieszy. O, nieładnie tak. Co tutaj między kobietami? To chyba kobietki. Samczyki chyba mają takie buchówki ciemne. No pięknie się prezentujecie. Cała rodzina. Gołąbku, tutaj przyszedłeś, piękności. Tutaj przyszedłeś, ptaszynko, do mnie. Do mnie przyszedłeś, piękności moje. Przyszedłeś, tak?
I drugi przyszedł, też jest ciekawy. Ciekawe ptaszynki, co tutaj się dzieje. Och, ptaszynku, bo ty tam wpadniesz do tej wody. A wodiczka, wy tam wiecie, po co wy przyszłyście. O, piękności. Zrobił takiego orła jak suchelek. W piekle całkiem przyjemnie ma. Tak, jesteśmy na wystawie. Skrzypaczka na pikniku. Ten piknik też mi się podoba. Na łące. Tygrys na kamieniu. Ptaki na drzewie. Kąpiel w stawie, też ciekawe. Jesień w raju. Kto powiedział, że trzeba być na jesieni ubranym? Z moim szczurkiem. Motocyklist na plaży. Ciekawe, co ten pan swoją drogą chce od tej pani. A ten z tyłu, to co w swoim świecie. A tutaj chłopaki. Niezłe chłopaki. Ciocia i wujek. No. Ciocia i wuj. Kolorowe ptaki. Kolorowe kwiaty. Koty na pikniku. To już chyba po pikniku, bo bałagan. Krowa siedząca. Duża krowa siedząca. Mała krowa łaciarka. Ciekawe, co ona tam robi nocą. Mała piramida. Ciekawe, jakby wyglądała duża. Tu jest duża krowa. To jest duża krowa. Rzeczywiście większa od tamtej. O. I obraz, o którym nam pani Mira mówiła w Powsinie. To jest obraz, który pani Schumer namalowała dla pani Mir. Przepiękny. Dwa miłe pieski. Babcia. W lesie. W Puszczy Kampinoskiej. Czemu nie? Arka Noemi. Się już nie zmieści. Ła. Łaskawienie węża. Dzikie koty. Kot pod wszelkim róży. O, a to jest obraz, o którym nam ostatnio też pani Mira powspominała. Dziewczyna z truskawkami. Też niesamowite.
przepiękna. I pierścionek, i bransoletka. I te róże. To widzenie po prostu tego koloru. Niesamowite. Kot w kwiatach. Adam i Ewa w raju. Współcześnie. Olej na płycie, czyli to być może nie jest na płótnie, tylko na jakichś płytach malowanych. Właśnie. Pijaczki w ogrodzie. Zobaczcie, co się dzieje o zachodzie słońca na łące. Pobudza wyobraźnię. Kochankowie z lwem. Którzy to kochankowie? Interpretacja dowolna. Wszyscy. Niebo i piekło. Myślę, że na dole przyjdzie. Babcie też zrobimy. Babcia jest unikatowa. Tylko jakaś prześwietlona mi babcia wychodzi. Babcią. Jakie mają wyrazy twarzy. Wilk w zimie. I żeby nie było tak smutno, to mówiła pani Mira, że został dodany tutaj tukan. Jako barwny element. Nie może być, nigdzie nie może być ślub. Wszędzie musi być kolor. Zajmuje cały obraz. Może one wszystkie wychodzą w nocy tutaj. Kto wie. Dopiero tutaj są harce nocne. Się dzieje. Było pięknie. Mam nadzieję, że znajdzie się odrobinka czasu dla mojego portretu i że powstanie. Wystawię czas na kawę i herbatę z ciastkiem pysznym.